Edyta Nawrocka, witam Państwa 24 stycznia. Zapraszam na serwis informacyjny. W jednym z budynków przy ulicy Piłsudskiego odkryto niewypał. Odkrycia dokonał pracownik firmy remontowej. Dzisiaj około godziny 12 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu został poinformowany o znalezieniu niewybuchu w jednym z remontowanych mieszkań przy ulicy Piłsudskiego. W czasie remontu rury kanalizacyjnej z rury wysunął się pocisk, prawdopodobnie jeszcze z czasów wojny, trudno w tej chwili określić. Na miejsce została wezwana grupa pirotechniczna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia. W tej chwili jedzie do nas patrol minerski z Głogowa. Pracownik firmy remontowej, który znalazł pocisk podczas rozbiórki instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu, mówi, że przedmiot ma około 40 cm długości. Kawałku rurki żeliwnej był wsadzony. Ja go podniosłem, bo sprzątałem tam. Chciałem go przestawić tą rurkę, a to z tej rurki wyjechało, nie? Ulica Piłsudskiego została wyłączona z ruchu na czas usuwania niewypału. Ewakuowani mieszkańcy zostali tymczasowo umieszczeni w podstawionych autobusach. Mogli też liczyć na ciepły posiłek zapewniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To pierwszy taki przypadek w Wałbrzychu. Dotychczas niewypały znajdowane były w lasach, na obrzeżach miasta i prawdopodobnie również stamtąd pochodzi znaleziony w mieszkaniu pocisk. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który podpalił grill bar w Szczawnie Zdroju. Szkody oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Do pożaru doszło w nocy 18 stycznia. Około godziny 1:20 w nocy policjanci zostali poinformowani o podpaleniu lokalu. Sprawca po wejściu do pubu rozlał na podłogę łatwopalną cieczę, następnie podpalił ją, powodując pożar. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, ale stratę oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Wałbrzyscy kryminalni natychmiast zajęli się sprawą. Funkcjonariusze w oparciu o uzyskane informacje oraz rysopis podany przez świadków zdarzenia wytypowali 38-letniego mieszkańca Wałbrzycha jako sprawcę tego przestępstwa. Mężczyzna wczoraj trafił do policyjnego aresztu. Przeprowadzone czynności i zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie 38-latkowi zarzutu spowodowania uszkodzenia mienia znacznej wartości. Podpalaczowi grozi do 10 lat więzienia. Była skarbnik powiatu wałbrzyskiego Edyta Wojtas-Wolska zamierza dochodzić swoich praw w sądzie w związku z odwołaniem jej ze stanowiska i publicznymi oskarżeniami ze strony komisarza powiatu Józefa Piksy. Komisarz postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec nieuchwalenia budżetu przez poprzedni zarząd i Radę Powiatu. Jego zdaniem obecnie brakuje zabezpieczenia środków na najważniejsze zadania. Nad budżetem debatowali radni oraz zarząd powiatu jeszcze w grudniu, jednak zdecydowali się nie podejmować uchwały ze względu na brak pewności co do przejęcia długu powiatu przez gminę Wałbrzych. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesunięcie uchwały budżetowej na koniec stycznia, jednak zdaniem Józefa Piksy nie było takiej konieczności, a budżet mógł być uchwalony. W konsekwencji komisarz stanął przed zadaniem samodzielnego uchwalenia budżetu powiatu. Zapoznałem się z tym projektem budżetu, przeanalizowałem wszystko i zastanawiałem się, dlaczego nie zaplanowano tych podstawowych zadań, że na drogi brakuje ponad 3 miliony złotych. I no, okazuje się, że nie przeanalizowano, czy były jakieś podpisane umowy, czy zawarte jakieś porozumienia. Skąd się wzięło te 4 miliony złotych, żeby takie zadania przewidzieć, a nie zabezpieczyć środków finansowych. Podobna sytuacja, proszę Państwa, jest, jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie właśnie tych rodzin zastępczych, na opłacenie rodzin zastępczych. Komisarz zwrócił się do byłej już skarbnik Edyty Wojtas-Wolskiej, by przygotowała nową propozycję budżetu, tak by środki na te cele były w nim zabezpieczone. Niestety po 2 tygodniach skarbniczce nie udało się znaleźć rozwiązania, musiała więc pożegnać się ze stanowiskiem. Obowiązkiem skarbnika jest być takim menadżerem i przygotować projekt budżetu pod potrzeby przyszłego powiatu, a więc jeżeli to rozporządzenie było wydane 10, no pani skarbnik powinna robić wszystko, wymusić na zarządzie dostosowania tej struktury do możliwości finansowych. Ten budżet był źle przygotowany, a więc w związku z tym nie można było tutaj tolerować takiej sytuacji. Przez 2 tygodnie pani skarbnik otrzymała pewne zadania, które miała wypracować. Miała przygotować mi propozycję, skąd te środki zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć środki na podstawowe zadania.
No niestety tego nie przygotowała i w związku z tym musieliśmy się rozstać. W pewnych wypowiedziach prasowych zauważyłam, że pan komisarz z jednej strony zarzuca zarządowi, chociaż to nie jest kompetencja zarządu, aby uchwalać budżet. Jego kompetencją jest jedynie przygotowanie, inicjatywa w sprawie przygotowania projektu budżetu. Uchwalić może go tylko rada. Organ stanowiący, więc rada. I tu z jednej strony zarzuca, że zarząd mu przeszkadzał w ten sposób, bo nie uchwalił budżetu, ale z drugiej strony uważa, że ten budżet jest zły. Także zobaczymy, ja czekam cały czas. Z tego co wiem, to budżet został już przygotowany przez nową panią skarbnik i tylko czekam właśnie na informacje w BIP-ie. Edyta Wojtas-Wolska zapowiada, że będzie dochodzić swoich praw w sądzie. Rozmowa z byłą skarbnik powiatu wałbrzyskiego dziś po serwisie informacyjnym w programie Gość Dnia. Robert Hadaś, sprawujący wcześniej funkcję skarbnika miasta Wałbrzych i szefa spółki Aqua Zdrój, został nowym prezesem wałbrzyskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Do 25 stycznia trwa kadencja byłego prezesa Sławomira Piątka, który w grudniu zrezygnował z przyczyn osobistych. Robert Hadaś będzie więc pełnił tę funkcję od soboty 26 stycznia, a poniedziałek będzie jego pierwszym dniem pracy. Niewątpliwie decyzja pana prezesa Sławomira Piątka była na pewno decyzją zaskakującą Radę Nadzorczą i właścicieli. W związku z tym, że pan prezes Piątek poinformował, że najpóźniej 25 stycznia musi złożyć tą rezygnację. Wydaje się, że na ten moment należało podjąć decyzję, która by uzupełniła skład i pozwoliła na ciągłość pracy spółki. Wydaje się, że Rada Nadzorcza podjęła po prostu taką, a nie inną decyzję z uwagi na niewątpliwe kwalifikacje, jakie pan Robert Hadaś posiada. Robert Hadaś pełnił wcześniej m.in. funkcję skarbnika miasta oraz prezesa spółki Aqua Zdrój. Tłumy Wałbrzyszan odwiedziły targi pracy i informacje o mobilności, które odbywały się w Szczawnie Zdroju. Odwiedzający mogli zapoznać się z bogatą ofertą pracy za granicą. Na kilkunastu stanowiskach prezentowali się pracodawcy z kilku krajów Europy. Dzisiaj odwiedzili nas pracodawcy z Niemiec, z Holandii, Szwajcarii, Austrii, jak i również przedstawiciele z Finlandii i proponują pracę szeroką gamę zawodów, począwszy od zawodów prostych poprzez zawody bardzo wyspecjalizowane, jak i też wymagające bardzo szerokiej wiedzy technicznej, medycznej, inżynierskiej. Szukamy ludzi do pracy jako ślusarzy, tokarzy, w dziedzinie IT, dla lekarzy, ludzi do opieki nad starszymi osobami, do opieki nad chorymi osobami, w hotelach, w gastronomii. Polscy pracownicy są bardzo pożądani za granicą. Pracodawcy zgodnie twierdzą, że Polacy są rzetelni, sumienni i pracowici. Niemiecki pracodawca ogólnie bardzo szanuje polskiego pracownika. Polacy są dość mocno zmotywowani, porządnie pracują, tylko problem pojawia się tak naprawdę wtedy, jeśli chodzi o język. Często po prostu nie ma tych podstaw chociażby języka takiego komunikatywnego. Z informacji, które przekazują pracodawcy, bardzo sobie chwalą z rozmów, jakie przeprowadzają z Polakami, ich wiedzę, ich zaangażowanie i chęć podejmowania pracy. Powiedziałbym nawet, twierdzą, że Polacy są zdeterminowani podjęciem pracy i to ich wprowadza w takie duże zadziwienie. Myślę, że dziwić się nie ma czemu, kiedy nie ma pracy na miejscu, to Polacy szukają tej pracy w każdym dla nich dogodnym miejscu. Osoby odwiedzające targi z różnych powodów decydują się na szukanie pracy poza granicami Polski. Ponieważ są trudności akurat tutaj na miejscu, zwłaszcza w Wałbrzychu, dlatego szukam gdzie się da po prostu. Znaczy w ogóle, bo jestem na bezrobotny dłuższy czas i w ogóle jakakolwiek praca by mnie, żeby się gdzieś w ogóle rozpocząć, zaczepić, nie? Przelicznik walut tak naprawdę, najwyższe zarobki. Ja jestem dyspozycyjna za 5 minut. Jeżeli ktoś by był zdecydowany mnie przyjąć, to jestem zdecydowana za 5 minut pracować cokolwiek. Ale nie ma szans, proszę pana, ponieważ w wieku 52 lat nie ma szans na zatrudnienie w Polsce. Najbardziej obleganymi stanowiskami podczas targów były czeskie i niemieckie, czyli nasi najbliżsi sąsiedzi. Najchętniej poszukiwane zawody przez mężczyzn to prace budowlane i kierowanie pojazdami mechanicznymi, przez kobiety opieka nad osobami starszymi.
W Wałbrzychu rośnie liczba zachorowań na grypę. Sprawdziliśmy, jakie metody stosują mieszkańcy, aby ustrzec się choroby. Po prostu brać jakieś leki odpowiednie, przeciwgrypowe, ciepło się ubierać i wystarczy. Dużo cytryny, marchwi, to wszystko wycisnąć i aspirynkę na noc. To wszystko i dużo herbatki z cytrynką. Leżałam 2 tygodnie, zaleczona, z powrotem wróciła i z powrotem mam antybiotyki. Nie ma na nią rady, ani malinowy sok, ani miód, nie wiem. Chyba trzeba tylko odleżeć, wypocić. Ja się zarażyłem od wałbrzonki. W zasadzie nie chorowałem nigdy. Nigdy nie chorowałem. Teraz, ja nigdy nie miałem grypy, kataru, nic. Teraz mnie tak wzięło. Trochę sportu, bieganie. Ale zmyślasz. Tak jest, no trzeba coś zmyślać. Biegać trzeba, no trochę rano się biega, narty i nie bierze grypa. Do Andrzejówki jeżdżę na narty, a w tygodniu praca na zamku. Jak człowiek nie ma pieniędzy, to idzie do apteki, radzi sobie, nie? Żeby jakieś tańsze leki wykupić, prawda? No i no, co poza tym? Do lekarza się dostać, to też jest bardzo trudno, prawda? Bo lekarzy bardzo nie ma ich. No dzisiaj jak masz pieniądze, to jest wszystko. Jak nie masz pieniędzy, człowieku, to bieda i jeszcze raz bieda. Witam Państwa i zapraszam jak co tydzień do teatru w Wałbrzychu. Gramy w ten weekend od czwartku już spektakl, który po długiej nieobecności powrócił właśnie na deski Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Głośny, kultowy, wielokrotnie nagradzany był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej. Na tapetę wziął sobie duet reżysersko-dramaturgiczny Paweł Demirski i Monika Strzępka, luminarzy zbiorowej wyobraźni. Zobaczymy w spektaklu pełnym humoru wyobraźni plejadę znanych artystów, którzy kreują nasze artystyczne gusta. Serdecznie Państwa zapraszam od czwartku do niedzieli. Około 180 czworonogów znajduje się w Wałbrzyskim schronisku dla zwierząt. Do placówki trafia coraz więcej psów w podeszłym wieku, porzuconych przez swoich właścicieli na pastwę losu. Nie mają rodowodów i osiągnięć na wystawach i konkursach. Adoptowane potrafią okazać jednak wdzięczność i wierność swoim właścicielom. Choć w schronisku znajduje się miejsce dla około 130 zwierzaków, wałbrzyska placówka zajmuje się obecnie ponad 50 czworonogami więcej. Psy znajdowane są na ulicach, klatkach schodowych, a często również przywiązywane do drzewa w lesie, gdzie zziębnięte i przemoczone czekają na ratunek. Apele obrońców zwierząt nie pomagają. Nic dziwnego, tylko ktoś pozbawiony moralności może zdecydować się na takie okrucieństwo. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny. Interweniujmy w wypadkach znęcania się i porzucania czworonogów. Zwróćmy uwagę na błąkające się bezpańskie psy. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na nowego pupila, może warto zastanowić się nad adopcją zwierzęcia ze schroniska. Na stronie wałbrzyskiej placówki umieszczone są zdjęcia czworonożnych podopiecznych, którzy czekają na nowy dom. W schroniskowych klatkach i budach nie jest im co prawda zimno. Nic jednak nie daje takiego ciepła jak czułość odpowiedzialnego właściciela. To już wszystkie wiadomości, jakie przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.